We are introducing SIO. It is a process automation platform that combines robotics with AI and helps you save time and money. Robots created with SIO can work in two modes. First of them is your assistant in everyday work. It does monotonous and repetitive activities for you. The second mode of work is based on schedules. You give it tasks, and at the end of the day, you see the work done without your participation. No matter whether you work in a big corporation, a medium, or a small company, start using SIO today. Dzień dobry, dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Przemek Lewicki, reprezentuję ING, ale w zasadzie reprezentuję brand SAIO, który, który stworzyło ING. Jest za mną, ze mną Artur Kuraś, który reprezentuje firmę Amniscode. Dlaczego tu jesteśmy razem? Skąd taki duet? Z bardzo ważnej przyczyny. SAIO reprezentuje dostawcę, producenta oprogramowania do kompleksowej robotyzacji procesów, a z kolei Artur i Amni Scott są firmą, która wdraża tego typu rozwiązania u swoich klientów. Pozwólcie Państwo, że powiem dwa słowa o tym, co to jest SAJO i skąd się wzięło SAJO i dlaczego ING, gdzie tu jest to, to ING. Rzeczywiście w ING robimy robotyzację od wielu, wielu już lat, od kilkunastu lat. Przez ten czas wdrożyliśmy praktycznie ponad 2000 robotów i dzisiaj na całym świecie, bo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ponad 2,5 tysiąca pracowników na co dzień korzysta z tego rozwiązania. Skąd SaOS skąd pomysł na ten, na ten produkt, dlatego, że to nasze doświadczenie na tyle było silne i na tyle Zaprocentowało nam, e, jeśli chodzi o efekty robotyzacji w ING i nie tylko, stwierdziliśmy, że warto podzielić się z nim również ze, ze światem zewnętrznym i dlatego powstał brand SAIO, gdzie dzisiaj oferujemy ten brand również klientom zewnętrznym. Jeżeli chodzi o Arminiusko, dzień dobry jeszcze raz Państwu. My jakby z wieloletniego doświadczenia informatycznego doszliśmy do takiego wniosku, że czegoś nam brakuje w dostarczaniu automatyzacji procesów biznesowych dla naszych klientów. I odkryliśmy taką technologię, która się nazywa RPA. Dzisiaj już uzupełniona o, o, o sztuczną inteligencję, czyli AI, o czym jest dzisiejsza konferencja i zaczęliśmy zgłębiać ten temat. I dwa lata temu założyliśmy taką spółkę Amniskot, która zaczęła się specjalizować w dostarczaniu rozwiązań robotycznych dla naszych klientów. E, szczególnie tutaj RPA. Przez ostatnie dwa lata udało nam się wdrożyć 190 robotów dla naszych klientów. E, nasze roboty już w tym momencie, w tak krótkim czasie, przynoszą oszczędności około 2,5 miliona złotych e, rocznie. A mnie Scott, jakby jego celem jest dostarczanie tych najnowszych rozwiązań, jakie dzisiaj niesie świat technologii dla biznesu, optymalizacji procesów biznesowych. Chcemy się wpisywać w ten trend hiperautomatyzacji, który dzisiaj jest bardzo mocno e, reklamowany, o którym się dzisiaj mówi, bo on przynosi korzyści dla, dla firm. Pytanie. Podstawowe, co i gdzie robotyzować. Pewnie część z Państwa już wie, do czego służy robotics, jakie procesy można automatyzować przy pomocy Robotixa. Dosłownie dwa słowa przypomnienia. Wszelkie te procesy, gdzie mamy komputer w firmie, gdzie mamy pracowników, którzy realizują jakieś powtarzalne procesy na komputerach, wszędzie tam potencjalnie możemy tego typu roboty zaimplementować. Często podczas wywiadów jestem pytany, jakie branże najczęściej robotyzujemy, gdzie jest największy potencjał do robotyzacji. To jest pytanie w zasadzie, na które nie ma odpowiedzi, ponieważ... W zasadzie wszystkie branże, wszędzie tam, tak jak powiedziałem, gdzie jest komputer, gdzie jest pracownik, który realizuje powtarzalne procesy, wszędzie tam rzeczywiście ta technologia może być użyta i, i przynieść realne oszczędności. No, trzeba by tu dodać, że to jest kwestia wyobraźni naszych, naszych pracowników, pracowników klienta czy ludzi, którzy pracują w biznesie operacyjnej. Jeżeli pokażemy im, jakie to są możliwości, oni w każdej branży, w zasadzie w każdym zadaniach, gdzie, gdzie ta praca na komputerze ma miejsce, może być wykorzystana robotyzacja. To jest kwestia po prostu wyobraźni i tego, jak, jak sobie to użyjemy i jak sobie wymyślimy nasz proces biznesowy, żeby w nim ta robotyzacja działała. No branże to wszelakie, my, my, my wdrażamy w wielu branżach, no motoryzacja, budowla, budownictwo, no, w, w budownictwo, w automatyzacji, wszelakich procesów, produkcji, no, wszystko co można sobie wymyślić tak naprawdę w każdej branży e, jaka jest, gospo, e, można wdrożyć e, robotyzację. Ja też często jestem pytany, e, SAIO, ING, czyli finanse, tak? Jesteście e, odpowiedzialni za automatyzację tak. w finansach? E, absolutnie nie. To jest pewien stereotyp, Robotics można zaaplikować praktycznie wszędzie. Wszędzie, to, to jakby to, tak jak powiedziałem to jest to tylko wyobraźnia, no ale jakby zasadniczym pytaniem jest jak znaleźć ten pierwszy proces do robotyzacji, bo to jest jakby naj, najczęściej pojawiające się pytanie u, u naszych klientów, gdzie ja mam to zrobić jakby, no przede wszystkim porozmawiać z, z pracownikami jakby, Ci pracownicy, którzy dzisiaj wykonują y, y, pracę dla ciebie, pracę w firmie, on, oni wykonują jakieś powtarzalne czynności. Jeżeli ich zapytasz, oni ci wskażą kilka miejsc, w których. Y, w których taka robotyzacja może mieć miejsce, bo, on, bo, to ich, bo to ich dotyczy, oni to dzisiaj robią. Czasami wystarczy tylko o, o to zapytać. A my, jako firma, która wdraża, no doradzamy i pokazujemy, że z tych pięciu skazanych przez pracowników ten proces jest najlepszy, który można, można wdrażać. No, Przemek tutaj mówi, że powtarzalne, powtarzalne procesy. No wiadomo, że muszą być to procesy, które dotyczą czegoś, co się robi na komputerze, no bo robot to jest ta, ten program, który jakby zastępuje człowieka, w myszką i klawiaturą, bo... natomiast yy wszelakie cyfrowe przetwarzanie plików, łączenie systemów informatycznych poprzez API, wszystkich systemów ERP, jakie mają Państwo w organizacji. Czasami w organizacjach jest tak, że musimy przepisywać z jednego systemu do drugiego, bo jeden z dostawców systemu no, no nie jest w stanie dostarczyć nam integracji. Robotyzacja jest tu super rozwiązaniem. I wybierając taki powtarzalny proces, prosty proces przede wszystkim na początku, nieskomplikowany w sensie technicznym, ale niekoniecznie prosty w sensie biznesowym to może być bardzo ważny proces biznesowy, ale powtarzalny i prosty do zrealizowania technologicznie przynosi bardzo szybkie korzyści, bo, po, bo w bardzo krótkim czasie jesteśmy go w stanie zazwyczaj zrealizować. To nie jest tak, że nagle trzeba yy, proces biznesowy na nowo wymyślać. Dzisiaj te zadania już Państwo mają na pewno tak w niektórych miejscach poukładane, że można taką robotyzację wdrożyć. Na no czas krótki, co tu mamy na myśli, no to do dwóch tygodni w zasadzie taki średni czas wyprodukowania robota można wdrożyć. Jest to niewielka inwestycja ze strony inwestora, ze strony klienta, żeby można było... Takiego robota wdrożyć, no i wdrażam takiego robota, mam pierwszy sukces firmy pierwszy sukces zespole. To jest też taki mit, że wdrożenie robota potrafi trwać bardzo długo, tak. że trzeba dużego projektu, dużych inwestycji, dużego zespołu projektowego i tak miesiąc, tak. dwa, trzy, pół roku i pierwszy robot być może powstanie i to co, to, co tak. mówisz, taki robot w naszych, z naszych doświadczeń może powstać w dwa... Trzy tygodnie. Dwa tygodnie. Ja na, na podstawie tych moich 200 robotów już ponad które wdrożyliśmy na ten moment, jakby liczyłem taką średnią, no to to jest właśnie mniej więcej dwa tygodnie, jakie potrzeba na wdrożenie robota. Wiadomo, że są roboty, które robimy w 5 dni, bo są tak proste i niektóre roboty robimy 15 dni, ale średni czas przy tych 200 robotów mniej więcej wygląda wygląda na tym poziomie. Też mówiąc o, o zastosowaniach Robotics, do tej pory gdyby mnie ktoś zapytał powiedzmy jeszcze nie wiem, rok temu, dwa lata temu, to powiedziałbym wszystkie procesy oparte o reguły, o jasne, czytelne reguły, czyli tak, nie, prawo, lewo, tam nadaje się Robotics, tam gdzie jest więcej już takich skomplikowanych procesów decyzyjnych, tam już niekoniecznie. Natomiast dzisiaj w dobie rozwoju technologii, w dobie rozwoju AI dzisiaj integrujemy te technologie, zarówno Robotics i AI, co daje nam ogromnie E, ogromne możliwości wejścia w zupełnie nowe obszary biznesowe, gdzie wcześniej ta technologia po prostu się nie nadawała. Także AI jest kolejnym etapem tego rozwoju. O, do, dokładnie tak. Jakby też eliminacja błędów. Dzisiaj e, są takie miejsca, gdzie pracownicy przypisują dane z pięciu systemów naraz, żeby zebrać to w jedno miejsce na przykład do raportowania, albo zebrać zamówienia z różnych kanałów, które, które spływają. Obarczone jest to błędami. No, wiadomo, człowiek, jego percepcja jest z czasem pracy coraz gorsza i popełnia błędy. Natomiast robot raz dobrze wytrenowany, dobrze przygotowany, nie myli się. To jest jego zaleta. No jakby tutaj jakby zastanawialiśmy się, jak... Przekonać, jak pokazać zarządowi, że to się opłaca. Ja przygotowałem taki, taki przykład na naszą dzisiejszą prezentację jednego, jednej z implementacji jednego robota u jednego z naszych klientów. Jest to robot do windykacji. Jest to robot, który wysyła monity do klientów z zaległościami. Wyceniony przez, przez klienta robot to było 0,8 etatu, który zajmował pracę pracownikowi. I tak z analizy, no to przeliczając to po jakimś tam średnim wynagrodzeniu, no to mamy około koszt mie miesięczny takiego robota około 70 tysięcy złotych. Koszt wyprodukowania tego robota około 20 tysięcy złotych kosztował. Proszę zwrócić uwagę, jak ten robot pracował przez cały rok. Jakby wszystkie nasze roboty które wdrażamy, mają, są zbudowane na frameworku, który cały czas raportuje nam od początku do końca, co ten robot robi, ile przetworzył danych zadań itd., dalej. Dzięki temu możemy jakby mierzyć jego skuteczność, a to daje nam informacje dla zarządów, dla osób zarządzających, jak ten robot pracuje. I Proszę zwrócić uwagę, ten robot, który był wyestymowany na 0,8 etatu, miesięcznie w przeciągu kolejnych miesięcy bardzo różnie pracował raz to było 0.5 raz to było nawet dwa etaty w jednym miesiącu co, co to oznacza? to po pierwsze ko zwrot kosztów e, był bardzo szybki bo nie, to nie było 0.8 etatu ale czasami 1 i 2 i po trzech miesiącach ten klient, temu klientowi się zwrócił ten robot a co najważniejsze był skalowalny czyli na, na, nasz klient nie musiał w tym czasie dotrudniać czy prze przeorganizować sobie zespołu do tego żeby były realizowane te zadania tylko te zadania po prostu robot Realizował, bo on pracuje 27 na, 24 na 7, więc on się nie męczy i cały czas pracuje. Proszę zwrócić uwagę, że po roku czasu temu klientowi się zwrócił ten kosz, a co za tym idzie, jakby miał, miał finansowanie na kolejną optymalizację, digitalizację swojej firmy. To jest kolejny mit, który często mówimy o mitach robotyzacji, który no, często właśnie musimy obalać. tak Że Robotics jest drogi, że mnie na niego nie stać, że to mi się prawdopodobnie przy mojej relatywnie mniejszej firmie nie opłaci. To jest przykład Dokładnie. tego, że to się praktycznie zawsze opłaca, jeżeli jest zrobione dobrze przez kogoś, kto się na tym zna. Dokładnie tak. No to jest bardzo ważne, żeby wybrać, dobierać dobrze te procesy. Jeżeli się je dobrze wybierze, to, to później nie mamy problemu z finansowaniem kolejnych, kolejnych robotyzacji. No ale żeby ta efektywność była lepsza, no to efektywność tych procesów, automatyzacji tych procesów była lepsza no to RPA musi się rozwijać jakby. i tutaj e, narzędzie, które dostarczane jest przez SAIO e, ma dodatkowe funkcje, z których korzystamy, funkcje ai e, bo be, be, bez tych funkcji jakby, no, jakby nie moglibyśmy coraz lepiej dostar lepszy, dostarczyć lepszych automatyzacji dla naszych klientów. Zgadza się. Budując SAIO, czy w ogóle wybierając stworzenie własnego projektu, projektu czy własnego produktu do robotyzacji, e, zastanawialiśmy się, po pierwsze, czy nasz, nasze podejście do robotyzacji jest takie samo, jak to, które obowiązuje w tym mainstreamie rynkowym, a po drugie, czy będziemy gotowi do tego, aby pójść z duchem czasu i rozwijać to rozwiązania równie dynamicznie, czy bardziej dynamicznie niż, niż konkurencja? I odpowiedź na te pytania była dwa razy tak. Nasze podejście do robotyzacji pokazało, to, że rzeczywiście jest to podejście skuteczne. Wdrożyliśmy ponad 2000 robotów, potrafimy roboty wdrażać w dwa tygodnie. Robimy to po prostu dobrze. Na tym zjedliśmy zęby. A idąc dalej, żeby patrzeć w przyszłość i móc robotyzować coraz bardziej zaawansowane procesy, coraz bardziej skomplikowane, gdzie już ta regułowość nie wystarczy, staramy się udostępnić technologię sztucznej inteligencji jak najszerszemu gronu odbiorcy, odbiorców w taki sposób, żeby to było łatwe i relatywnie proste. Data science często jest owiany taką aurą tajemniczości, czegoś bardzo skomplikowanego, że jest to bardzo trudne i wymaga ogromnych inwestycji, żeby wejść w świat AI. W SAIO staraliśmy się zrobić to w sposób maksymalnie prosty. Nawet skrypter RPA, który nie ma żadnego doświadczenia w data science, jest w stanie tak naprawdę wyklikać w prosty sposób e, takie modele AI-owe, gdzie zbuduje klasyfikator tekstu, czy klasyfikator obrazów, czy, e, czy model detekcji anomalii oparty o zaawansowane modele machine learningowe i wdrożyć taki, taki element właśnie do istniejącego robota. I to jest jedna rzecz, że potrafimy wyposażać roboty w coraz bardziej zaawansowane technologie, ale z drugiej strony ten robotics, ta, ta kombinacja sztucznej inteligencji i robotics daje kolejny, większy jeszcze potencjał, ponieważ dzisiaj, żeby wdrożyć technologię sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, jest to relatywnie trudne, żeby wpiąć te modele w istniejące systemy. Właśnie połączenie roboticsa z, z AI-em daje to możliwość, że dzięki RPA jesteśmy łatwo w stanie wpiąć w istniejące procesy bardzo zaawansowane modele sztucznej inteligencji, wprowadzając firmę na totalnie wyższy poziom zaawansowania technologicznego. Tak. Jakby podsumowując tutaj, jakby korzystając z dobrego narzędzia, które dostarcza dobre rozwiązania, bardzo szybko jesteśmy w stanie takie rozwiązania dostarczać. Dostarczając tą wiedzę jakby zgromadzoną z wielu, z wielu wdrożeń, dajemy zawsze klientom tą możliwość monitorowania i nadzorowania robotów po to, żeby widzieli jakie są korzyści, jaki ten zwrot z ich inwestycji jest, bo nie, nie, nie jest sztuką wdrożyć robota, sztuką jest go cały czas utrzymywać i nim zarządzać jakby w dalszym etapie. I my dajemy do tego tak narzędzia, które pozwalają to realizować. Jakby najważniejszym elementem drugim, który powinienem w sumie powiedzieć jako pierwszy, to jest ta analiza na początku, jakby wy, wybór tego procesu, który chcemy e, zrobotyzować, bo jakby od tego zaczynamy naszą ścieżkę, jeżeli dobrze tutaj wybierzemy, to później tylko możemy się cieszyć sukcesów zdrożonych robotów. Tutaj oczywiście element może autopromocji, to, to może być, no jest ta autopromocja, nie, nie będę ukrywał. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś e, ma doświadczenie, buduje tych robotów kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy nawet, no to, to rzeczywiście jest to pewna gwarancja tego, że kolejny projekt się uda. A podobno statystyki e, mówią o tym, że nawet e, aż do połowy projektów robotyzacyjnych e, może skończyć się fiaskiem, jeżeli jest robione w niewłaściwy sposób. Myślę, że taka, takie doświadczenie jednak jest ważne i skorzystanie z zaufanego partnera e, wiarygodnego tutaj daje tą gwarancję sukcesu. No co, dziękujemy na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało nam się przekazać Państwu te najważniejsze, e, najważniejsze elementy dotyczących robotyzacji, tych dotyczących zarządzania i zwrotu z inwestycji, wdrażania, wybierania robotów. Oczywiście można by o tym bardzo dużo jeszcze poopowiadać. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, coś by się pojawiło, to zapraszamy do naszej strefy partnera. Tam czekają nasi eksperci, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. No i co? Z naszej strony. Ja też prostu... myślę, że e, dokładnie tak jak Artur mówił, że jeżeli Państwo mają jakieś pytania i, i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć albo skorzystać z, z, niekoniecznie z naszej oferty, ale chociażby tak. z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, to oczywiście zapraszamy do kontaktu z, tak. z Amniscode czy bezpośrednio z Sajo. Na pewno będziemy w stanie Państwu pomóc i doradzić, w jaki sposób, czy wejść na ścieżkę robotyzacji, czy może a, kontynuować ją w troszkę inny, bardziej efektywny sposób. Dziękuję. Bardzo dziękuję panowie. No i teraz będę też zaglądał na nasz czat w poszukiwaniu pytań. Ale najpierw zacznę od pytań w ogóle związanych z waszą prezentacją, bo nie widzę jeszcze żadnego odzewu tutaj na czacie. Natomiast chciałem zapytać o czas wdrożenia takiego robota. No to już chyba Artur wspomniał o tym, że ten czas w takim. Częstym mainstreamie mówi się o tym, że, że ten czas to jest kwestia kilku miesięcy, żeby powołać projekt, żeby zebrać zespół projektowy, żeby przekonać zarząd do robotyzacji, żeby zbudować całą infrastrukturę potrzebną do, do wdrożenia robotów. Co z naszej perspektywy oczywiście jest to możliwe, da się tak zrobić, ale z drugiej strony. Nieporównywalnie bardziej efektywnie jest zrobić to w sposób bardziej agile'owy, zwinny, kiedy wdrażamy jednego robota w jednym procesie bardzo szybko, w krótkim czasie, dwa, trzy tygodnie i pokazujemy wtedy zarządowi, że że jest, że działa i że przynosi konkretne oszczędności. Doświadczenia małe i średnie firmy, które są w Polsce, potrzebują szybkiego sukcesu, szybkiego zwrotu z inwestycji. I podejście takie jail'owe, które tutaj jakby prezentujemy we wdrażaniu, no, ułatwia i umożliwia tym, tym firmom wdrażanie robotyzacji. Mhm. Rozumiem, że taka filozofia małych kroków, prawda, żeby, żeby nie przesadzić, nie, nie pójść zbyt szeroko. Tylko tak. tylko tak stopniowo małymi przyczółkami, tak? Tak, tak. To jest taki zwinny sposób jakby przyrostowy, to się tak nazywa. Czyli realizujemy małymi krokami, wdrażamy i patrzymy co się dzieje. Jeżeli jest w porządku to idziemy dalej, jeżeli nie no to poprawiamy. Jakby na tym to się skupia, natomiast małe kroki są szybkie, szybki sukces i na tym nam zależy, żeby to był owoc, sukces dla biznesu. Jakby bo my nie robimy tego dla siebie jako osoby techniczne dostarczające, tylko robimy to dla biznesu. To biznes ma na koniec dnia mieć z tego zysk. A w ING jakiś taki praktyczny przykład tego, jak to funkcjonuje? No, tych przykładów, tak jak wspomniałem, ponad 2000 robotów. Myślę, że w wielu procesach operacyjnych, gdzie. Yy, to środowisko, które nas otacza, regulacyjne, gdzie szybko wprowadzamy różnego rodzaju nowe regulacje na rynku, żeby się do nich dostosować, musimy być bardzo zwinni. Nie zawsze jesteśmy gotowi do tego, żeby szybko wdrożyć systemy, te, te duże systemy bankowe i do niej dostosować się do tego, żeby, żeby te procesy obsługiwać. Więc tutaj Robotics jest bardzo zwinną technologią, gdzie możemy szybko jakiś produkt czy proces wdrożyć. A później, kiedy on się ustabilizuje, przełożyć go na docelowe rozwiązania informatyczne. Więc no w procesach operacyjnych, szczególnie obsługi klienta, tutaj tych robotów jest bardzo, bardzo dużo i one przynoszą ogromny, ogromny benefit. Potrafimy szybciej obsługiwać klienta, szybciej dostarczać produkt, którego klient oczekuje, i, i, i być po prostu bardziej sprawnym. No, chociażby no, można wykorzystać robotyzację e, na portalach społecznościowych. No nie jesteśmy się w stanie z nimi zintegrować w żaden sposób, ale roboty tutaj bardzo e, fajnie e, pomagają, na przykład w szybkim przy odpowiadaniu klientów na zapytania, na oferty. Przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie nawet porozmawiać chwilę z klientem na jakimś tam poziomie e, i, i to wykorzystać. Im bliżej jesteśmy klienta, a robotyzacja pomaga w tym, no tym większy sukces dla, dla biznesu. Teraz w okresie pandemii też jakoś przyspieszyły te procesy VNG? w ING? W może nie, ponieważ w ING robimy to cały czas bardzo dynamicznie, natomiast widzimy na rynku, nasi klienci są coraz bardziej zainteresowani robotyzacją i, i SAIO również pomaga klientom wejść na ten wyższy poziom automatyzacji, więc to zainteresowanie ewidentnie rośnie. Okej, okay. a koszty? Koszty, na które musi być przygotowana firma, która by się chciała tego podjąć, zautomatyzować te procesy przy wykorzystaniu Waszych narzędzi? Ja, ja myślę, że o tych kosztach już trochę mówiłem, natomiast okay. należy do, do tego podejść jak do inwestycji. Jakby inwestujemy w giełdę, jeżeli dobrze zainwestujemy w, do, w dobrą firmę, dobrą akcje kupimy, no to mamy z tego zysk. Robotyzacji można jakby przenieść się, to jest to samo, jeżeli dobrze wybierzemy sobie proces biznesowy, który zrobotyzujemy, to on przyniesie nam korzyści, przyniesie nam oszczędności, które w przyszłości dadzą nam możliwość jakby kolejnego robotyzowania. Można by powiedzieć, że później robotyzacja może zarabiać sama na siebie. Jakby nie, przedsiębiorca nie, nie, nie potrzebuje inwestowywać pieniędzy, jak pierwszy raz dobrze zainwestuje. Ja bym powiedział, dobry partner, który, który współpracuje z firmą, która chce wdrożyć roboty, daje gwarancję tego, że te koszty się po prostu zwrócą i to będzie inwestycja, która się opłaca. I to jest, to jest taki, taki punkt odniesienia. A teraz takie pytanie na kreatywność. Kamil z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji chciałby zapytać, jakiego rodzaju robotyzacje właśnie w takim przedsiębiorstwie mogłyby się pojawić oprócz wcześniej wspomnianej kwestii automatyzacji procesu skanowania faktur. No na pewno jest skanowanie faktur to jest jedno. Windykacja to jest drugie, które mogłoby się tam na pewno pojawić. Tak jak, już na, na, jak na przykład? Jak, no, jak ten proces? Płatności klientów, na przykład mm -hmm. moglibyśmy weryfikować i monitorować klientów to już jakby adekwatnie tego robota, o którym mówiłem. Czyli że komputer sam sprawdza, czy był określony wpływ to na... Płatność konto. została wykonana, jeżeli nie, to poinformuje klienta o tym, żeby taką płatność zrealizował. Jeżeli nie, to monitoruje go drugi, potem i tak dalej. Mm -hmm. Na przykład na pewno wszelkie prace biurowe, które mają miejsce umowy może generować, przygotowywać. Jakby robotyzacja nie musi nigdy zajmować, jakby zastępować całego procesu. Ona może zastąpić kawałek tego procesu, no bo proces to jest nic innego jak kilka zadań, które człowiek musi Ten. wykonać. Ja bym powiedział, że wszystkie te zadania, gdzie, gdzie nasz widz realizuje je relatywnie często czy, czy powtarzalnie, tam Podejrzewam, że jest potencjał do robotyzacji. Chyba tak. Bożena napisała, że podoba jej się stwierdzenie, że trzeba wytrenować robota, a Grzegorz pisze, że właśnie istotne w robotyzacji jest ta faza eksploatacji, kiedy ciągły tuning pozwala zwiększać benefity. Oczywiście to jest cykl życia robota, i, i po momencie wdrożenia robota my też go testujemy, my go usprawniamy, tak. zanim powiemy, że on jest już taki, jaki e, oczekujemy. No i to jest to zwinne podejście. Jakby wdrażamy, patrzymy, co się dzieje, jeżeli coś jest, poprawiamy. I, i tak w kółko. Okej. Okay.